Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stited Grail, The Fall of Avalon. No i co, słuchajcie, ja bym sobie najpierw w sumie przeszedł te korytarze, zobaczył co tutaj jest ciekawego, zanim my pójdziemy do tego Seawalla, czy tam Seawalla, czy Seawalla, czy Sigilla, czy jak on się tam nazywał, nie pamiętam już. O, monetki. Dobra. Nic więcej nie zabieramy. Ten dywan widać, że leży w powietrzu, ale trudno. Może kiedyś naprawią. Co ty tu kamieniami rzucasz? Porżnęło cię? O. 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 O, ofiarę można tu złożyć. Amulet Wszechmatki traciliśmy i mamy prawdziwy amulet Wszechmatki. Co jest? Co to nam dawa? Gdzie ten amulet można? Zniszcz amulet Wszechmatki, zwiększ życie. No to czym to się różni tak właściwie? Niczym? Nie wiem, dziwne. No dobra, a co tu jeszcze na górze jest? Okej. Okay. Nic takiego. To jest jakiś stół alchemiczny, to nie wiem. O! No to sobie chętnie. Kurwa, wazę zebrałem, naprawdę. Naprawdę to zrobiłem. O, bieluń, mandragora. O! Mikstura lecznicza, to jad. Co tu jeszcze mamy? Goździki, szklane butelki, to nie potrzebuję. Spirytus, bimber. Duża butla, tego też nie potrzebuję. Broni niech se tam gadają. A, to jest jednooki, dobra. To może z jego... Może na jego oczach nie będę jednak podkradał tych rzeczy. Jednak tak trochę respekt przed nim czuję. A tutaj kogo mamy? A, nikogo. No dobra, no to sobie... Co, to nie mogę zebrać tych rzeczy, co tu są? Ewidentnie monety są, tylko chyba nieoskryptowane są. Szkoda. A z tyłu co jest? Nic nie ma niby. No, o, tu jeszcze jest kapliczka. A, ale do niej się nie można pomodlić, a do tej drugiej? Mam złożyć ofiary, do tej też nie. Dobra. No to co, no wychodzimy stąd, nie? Wychodzimy stąd. Zastanawiam się tylko, czy przeteleportować się do Rogów Południa, czy bezpośrednio już do tej wioski i stamtąd jakby iść do tego Sigilla, czy tam z tym Sigillem. No bo. Jednak misję mieliśmy taką, żeby znaleźć kapitana, nie? No ale widzę, że mi się zmieniło na kryptę Seawalla. Dobra. To jak tak, no to się tepnijmy tutaj i idźmy do tej krypty. No trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Idźmy. Już nie pamiętam, gdzie to było. Mam nadzieję, że się nie zrespiły żadne moby, ale chyba nie. Idziesz G, nie? Trzeba się będzie bić przynajmniej niepotrzebnie. I jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy. Bo jak dobrze pamiętacie, lub też nie, jak nie pamiętacie, to wam przypomnę. Tam było jakichś trzech opętanych mnichów nieumarłych, którzy się modlili do tego Seawalla. Więc jestem ciekaw, co to zmieni, że ja sobie to otworzę, nie? Pieczęć i tak dalej. Tu chyba już nic więcej nie mogę zrobić, nie? Nawet skrzynie się nie zrespiły na nowo, no szkoda. O. Dobra, tu pojadę, jak leżały, tak leżą. Dobra, tu nic nie ma, to nie ma co dłużać. Wychodźmy w takim razie tam do nich. Bo ich się dalej nie da uderzyć. Tu się nic nie zmieniło. No dobra, to było tutaj, nie? Interakcja. No i co? A, drzwi się otworzyły, dobra. Kurna, to dobra, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jakaś cutscenka będzie, czy się rzucą na mnie albo coś. Ale nie spodziewałem się tego, że ten, żeby po prostu się coś otworzy. Za cholerę się tego nie spodziewałem. No dobra, ale zobaczmy, co tu będzie. Na razie jakiś... O... O, jest kurwa.
To są... Co to kurna jest, ty? Widzicie, że oni się tu rodzą? Jak tak, to trochę kurwa chore. Mogę z nim pogadać? I on się rusza, faktycznie. O kurna. No dobra. Kim jesteś? I am Sewell Firstfoot, the one who scouted the land before the traitor Arthur set foot on it. Co? Drajca? Drajca Artur? I was loyal. I was devoted. Arthur wanted more. Arthur betrayed me. Ten, który założył Rogi Południa? Yes. Legacy. The jewel of the South, the safe haven of honorable men. Wiele się zmieniło. I've been here for so long. It doesn't matter anymore. Co się dzieje tak właściwie? We're stuck here, me and my men, between life and death. You can't free me through death. Many have tried. Chciałbyś umrzeć? Yes. And grant death to all of my loyal soldiers. If you ever find a way, come to us. Grant us the mercy of death. Dlaczego Jednooki zapieczętował ponownie twój grób tak w zasadzie? The Dalriata promised me revenge. They understand what happened here. Everyone who comes here has the right to ask. Dobrze. Powiedz, co tu się wydarzyło? I was the most loyal of Arthur's men. I was the first to go ashore and take on any danger that might arise in this new and unfamiliar land. Then came the war. I fought by his side, shielded him with my own body. I trusted him, but Arthur wanted more. Arthur longed to possess a power equal to that of our enemies. So Merlin decided our king must first become immortal. Only then could he achieve greatness. But Merlin needed volunteers. Trusted people to go first and make sure that his... methods were effective. So we wouldn't risk Arthur's life in trying to grant him immortality. They thought I had died, so they buried me. What the fuck? Czekaj. Czyli eksperyment się powiódł, a oni nie zauważyli? Arthur's greed and Merlin's obsession made me what I am now. Arthur should have made sure. They thought I was dead, but I heard everything. I know there were others after me. I know that the king didn't hesitate to do anything to achieve his goal. He experimented on all the knights, abusing their oath. He told them it was for the greater good, their lives. Our lives meant nothing to him. Then he revealed what he really wanted to become. He tried to become one of them. No, powiem wam, kurna, że to jest dość ciekawe, ale to ma sens, biorąc pod uwagę to, co nam mówił Caradoc odnośnie tego, że Artur umierał i żył, jakoś tak on to mówił, nie? Że jakby w sensie, że niby z martwych wstawał, czy wskrzeszali go, coś takiego on powiedział, jak dobrze pamiętam, w drugim odcinku. Więc no, teraz to ma większą logikę i sens, ale co, Artur próbował stać się pramieszkańcem? He sacrificed the lives of the noblest of men, and this is the greatest possible betrayal. Jak Jednooki chce wam pomóc? We cannot be helped. We cannot be killed. The Dalriata promised to burn down Camelot, avenge the memory of all my brothers. Camelot was built on betrayal. People have the right to live in truth. When Camelot falls, we will finally...
Be free. Build the new world. Let the dead leave this one. Ale tylko, że tamte dwie pozostałe ścieżki dialogowe mi uciekły tym sposobem. When Camelot falls. No ale trudno, ale przynajmniej teraz wiemy, co się działo i dlaczego... Dlaczego kapitan wygląda tak, a nie inaczej? Nieczytelny prastary zwój. Rzekł wtedy Artur, nie godzi się królowi takich próśb nowiernych rycerzy kierować. Lecz uspokajał go Merlin. Jeśli tego nie zrobimy, stracimy szansę na stworzenie domu i miast kilku. To wszyscy twoi poddani życie stracą. Westchnął więc Artur głęboko i smutno, bo serce go bolało. Rozum jednak wiedział, że mędrzec Merlin ma rację. Tewalu, rzekł król, prośbę mam do ciebie, mój wierny towarzyszu. Ten oto Merlin poweźmie... Nieczytelne. Tewal zapewnił, wierności mej królu pod wątpliwość nie waż się poddawać, uczynię to, co mnie poprosisz. Wziął więc Merlin kocioł wagi wielkiej i czarny jak noc, a Sewal znów uczynił pierwszy krok, jak czynił to przed laty, zstępując pierwszy na brzegi Avalonu. Pojedyncza łza spłynęła po Arturowym policzku ku pamięci najdzielniejszych z jego przyjaciół. Tu drugie jeszcze. Testament Artura odpis. Testament Artura. Gdyż Sewal najwyższą wiernością się wykazał, a rogi południa równe są Camelotowi, wolą moją jest, aby Excalibur po śmierci mojej strzeżony był przez strażników południa. Niech miecz mój spocznie na dziedzińcu twierdzy, by świadectwem był nieskończonej przyjaźni pomiędzy naszymi domami. W chwili trwogi miecz mój dobyty będzie jednak tylko przez tego, kto okaże się godzien. Jak godność swą udowodnić, tę tajemnicę przekazuje kapitanowi i zobowiązuje wszystkich kapitanów, aby swoim następcom tę wiedzę przekazywali. Aż do chwili w dziejach świata, gdy godzin się pojawi, jemu tajemnicę wyjawić należeć będzie. Tak mi dopomóż Wszechmatko i wszyscy bogowie utraconych ziem. Czyli kapitan wie, jak dobyć Excalibur. No to idziemy do kapitana. No i wszystko jasne. Tak w dużym skrócie. No nie mogę po prostu powiedzieć, ej, pogadaj z kapitanem, on wie, gdzie jest Excalibur. Nie, oczywiście byłoby to bez sensu. Ale naprawdę jest to... O kurwa, ale się wystraszyłem. Naprawdę jest to gruby temat. I to są ci... Czekaj, ci to będą ci strażnicy Sewala z dołu? Ale jajca, a to jest chyba kapitan, nie? No, słuchaj... No temat jest złożony, można by powiedzieć, bo mógłbym powiedzieć, że no normalne. Normalne w sumie, nie? W dziejach ludzkości to myślę, że normalna sprawa, ale z drugiej strony jest to beznadziejne, więc to drugie wybiorę. Co teraz? Now I'd say it looks like someone needs to die. And somehow you unwittingly became the most important person in the region because your decision will change how the entire situation unfolds. Co? Co masz na myśli? Galahad needs to die, of course. That will solve some of our problems. We'll say he got himself into trouble, and then we'll sweep the entire matter under the rug. We'll be able to continue our talks with the tribes. By the time someone in Camelot finally gets off their ass and comes to investigate what's happening here, it'll be too late. Ciekawe. Ale co, mam zabić rycerza Okrągłego Stołu? Why are you acting so surprised? I mean, it's either him or us, right? If we allow him to nose around here, he'll quickly find out about my plan for advancing the south. And if he does find out, I promise I'll drag you down with me. I mean, you are a friend of the Del Reader, aren't you? Ale wiecie, czym mi to śmierdzi? Bo on tak o tym gada i gada i gada i ma taki super plan, ale on kurwa fali tym, że on by może też chciał być nieśmiertelny, bo to tak troszeczkę, kurde, zaczyna tutaj wonić. I doubt
there is any other way that wouldn't result in a full-blown war between Camelot and the tribes. And without half our garrison ended up burnt or on the stake for treason or some other nonsense. Meanwhile, I can't afford to target any of them myself, or it would complicate the situation even further. As you see, you're the only one that can do it. So I leave the choice to you. Gin zdrajco. O kurwa. Chyba trzeba pozbyć się jednookiego. Czas więc spotkać się z Galahadem. Znaczy, powiem wam tak. Mógłbym zabić jego, tylko to mi w sumie nic nie daje, nie? No bo co, pójdę i powiem, że w sumie kapitana żeby zabili, bo chciał spiskować. Ale na nikt nie uwierzy, bo my nie jesteśmy w ogóle stąd. Druga sprawa, zabić jednookiego, ale wtedy kapitan nas i tak jakby się pozbędzie, no bo jakby nie będzie miał sprzymierzeńców. No chyba, że Dariata by stwierdził, o, nie ma jednookiego, no to w takim razie będziemy pod rogami południa służyć. Ale to wydaje mi się, że Camelotu nie przekona. Także tutaj jedyna opcja, według mnie, która jest logiczna i w pewnym sensie sensowna, chociaż jest ciężko to określić mianem sensownej, no to trzeba się pozbyć Galahada. Wszystko fajnie. Wszystko fajnie. A, teraz ja mam dalej tą decyzję, czyli ja mogę to zmienić jeszcze. Dobrze wiedzieć. Ty, ja coś tutaj mam, czy... Gdzie mam to... Aha, bo ja teraz... Dobra. Muszę wyjść po prostu stąd, tak czy siak. No i po... Nie, może ktoś przed wejściem na mnie czeka, czy coś. Nie wiem. A, bo się zbugowało po prostu. W tamtym miejscu punkt zero, czy coś w ten deseń. No ale zobaczmy. Nie, tu nikogo nie ma, jeszcze mi się przez chwilę zbugował. Dobra, no nieważne. No nieważne. Tam mamy, na arenie mamy się z Galahadem spotkać? Naprawdę? Naprawdę na arenie mamy się z nim spotkać? Ale to nie, to słuchajcie, to trzeba jeszcze się iść przygotować do tej walki. Bo to nie możemy wyjść tak o... O Jezus. Nie możemy wyjść tak o sobie do tej walki przerżnąć. Tu trzeba przyjść przygotowany. Aha, no tak, kurwa. Która to jest godzina, że tu nikogo nie ma, no? Gdzie tu jest czas jakiś? Nie wiem, no ale wygląda jakby był ranek. Że jeszcze nie zdążyli wyjść. Tak, chyba tak, bo tamten dopiero się zbiera na ramy. Czy tutaj już chociaż Kowal stoi? Tak, Kowal stoi, dobra. Pogadajmy sobie z nim. Pohandlujmy sobie z nim. A w zasadzie posprzedawajmy, bo jak coś mamy do sprzedania. Mamy 3500. 3500 mamy. Zastanawiam się, czy ja coś sensowniejszego mogę tutaj sobie zrobić, albo dodać, albo coś. Tylko tak. Sprzedać za bardzo nie mam co. Kupić nie ma sensu według mnie. Nic. Nie ma sensu według mnie nic kupić, bo sprzedajmy sobie te miski, bo one nam się na pewno nie przydadzą i te książki. Dziwnoskał się przyda. Chciałbym relikty. A, tylko że ja już nie mam chyba gdzie tych reliktów wrzucać. Chyba, że do zbroi coś. Pala przeciwników, którzy trafią cię bezpośrednio w starciu. O! 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 Dobra. No dobra, to sobie też wrzućmy. Nie wiem, czy to nam coś da. No i naostrzmy sobie jeszcze może ten broń. Zastanawiam się, co ja potrzebuję. To by było lepiej ostrzyć, nie? Czy nie ten mały mieczyk finalnie? A, tutaj nawet nie mamy tyle hajsu, żeby ten miecz giganta ulepszyć. No dobra, to naostrzmy sobie chociaż to. Zawsze to troszeczkę więcej damage'a nam daje. Co tu jest? A, tu worek tak leży. Dobra, już myślałem. Nie wiadomo co. Dobra, idźmy sobie na pewno do alchemii.
do alchemii, do stolika z alchemią. Dałoby się zrobić jakieś... A, on śpi. Dobra, to by się tym przejmował, że on śpi. Ja tam wchodzę i jakby robię co muszę, no. A, on niby śpi, ale jednak nie śpi, no okej. Okay. Dobra. Magiczny eliksir głupca. To nie. Lecznicze miksturki, to sobie zrobimy. Miksturę many nie potrzebuję. Podpalenie. Powoduje narastanie uciszenia. Uzdrawiający, który wywołuje nietrzeźwość, mimo że nie zawiera alkoholu, to nie. Powoduje narastanie rozkładu. O, może to sobie zróbmy. No i w sumie już jest bida. Pewnie pijącemu magiczną... O, ej ty, to nie byłoby głupie w sumie. To nie byłoby w sumie głupie. Ja z Herberem mogę jeszcze o czymś pogadać. Mogę pohandlować z nim. Tyle tylko, że ja nie bardzo chyba mam o czym z nim, albo raczej czym z nim handlować. No, nie bardzo mam czym z nim handlować. Na pewno by się przydało nam jeszcze pójść do jakiegoś kociołka i ugotować sobie jedzenie. Dokładnie. Dobra, losowe składniki i jedziemy. Nie wiem, ile ich zrobimy, ale tyle, ile trzeba, słuchajcie. Ja mam tyle składników, że spokojnie mogę tutaj stać pół dnia. Szkoda, że nie mogę tylko przytrzymywać E, w sensie wiecie, że cały czas przytrzymuję E i to się robi. To muszę klikać za każdym razem. Ale może nie będzie tak źle, słuchajcie. Znaczy, że co jakiś czas mi z pierwszej strony znikają rzeczy. Chociaż, kurwa, powiem wam, że no nie wiem, nie? No nie wiem. Tych cebul nie znika za wiele. Toskud robił też nie. Niby robię tego mnóstwo, ale nie widzę, żeby się suwak zmniejszał. A bardziej zwiększał w sumie, bo zmniejsza to się jak jest więcej rzeczy, a zmniejsza jak jest mniej. Tak? Dobrze mówię? Zwiększa jak jest mniej rzeczy, a zwiększa jak jest więcej. Tak jak... Nie. Co ja gadam w ogóle? Nie, dobra, ja już chyba nie mam... Siły logicznie myśleć, słuchajcie, w tym odcinku. Naprawdę, naprawdę. To już widzę, że jest ciężko. Z logiką. No ale jest jak jest. No jest dobra, to pożywienie plus 40, plus 20. No takie, to plus 20 to taki standard w sumie. O! Zaczęły znikać te rzeczy, dobra. Widzicie? I się poszerzyło. Większy się ten suwak zrobił. Więc jeszcze troszkę i powinniśmy mieć wszystko przerobione. Swoją drogą 30 poziom gotowania już żeśmy dobili tym sposobem. Zaraz zobaczycie, bo to już 29 z groszem. Jest 30 i 30 z grosikiem dosłownie. I idealnie nam wystarczyło, żeby pogotować sobie tego. 5 leveli ponad wbiliśmy. Więc no dość sporo. Dość sporo. Widzę, że się ranek zrobił. Więc no, słuchajcie. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Zachęcam też do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.